No, Melania przeżyła nasze rozstanie, bo ona bardzo się przywiązała do Amiry i uwielbia ją, bo mają zresztą dalej świetny kontakt. Tom, pierwsze pytanie oczywiście o Amirę, dlatego że to z nią zakończyłeś program i to ona była twoją wybranką. Dlaczego jednak nie wyszło, bo wiemy, że wasze drogi się rozeszły? Amira to jest moja miłość i nasze drogi tak naprawdę się nie rozeszły. To, że podjęliśmy taką decyzję jakiś czas temu, dawno tak naprawdę, że się rozstaniemy, to nie znaczy, że my gdzieś nie jesteśmy bardzo blisko z sobą. Wręcz nawet uważam przeciwnie, że my jesteśmy dzisiaj dużo bliżej niż jak wyszliśmy od razu z programu, bo po programie to wszystko było jeszcze takie bardzo gorące i nikt nie ochłonął, nikt nie miał czasu nawet przemyśleć tego tak i zastanowić się nad tym na spokojnie. Natomiast dzisiaj po dłuższym okresie czasu już, no nasze kontakty są i my się też znamy dużo lepiej już, znamy się już w różnych sytuacjach. Po programie mieszkaliśmy też dużo razem. No uważam, że jest bardzo dobrze z Amirą. No. Powiedziałeś, że mieszkaliście razem, to gdzie wy tak naprawdę zdecydowaliście się na to mieszkanie wspólne? U mnie w Krakowie, tak. Amira, jak wróciliśmy z programu, to spakowaliśmy Amiry rzeczy i pojechaliśmy od razu do mnie do Krakowa. Okej. I jak wam się razem mieszkało? Super, bardzo dobrze. Amira obiecała mi, że się nauczy gotować. Bardzo fajnie, to był super czas, super okres w naszym życiu, dużo wyjazdów, dużo podróży, bardzo fajnie. No moja córka uwielbia w ogóle Amirę też. No. No właśnie, ja wiem, że one się poznały już w programie, bo ty zorganizowałeś taką rozmowę, gdzie mogła poznać i Amirę i Amello. Jak ona zatem zareagowała, Melania, na wasze rozstanie? Była taka sytuacja, że mieliśmy zgodę od produkcji, że dzień przed finałem połączyliśmy się z moją córką na wideo i poznała dwie wybranki, czyli poznała Melo i Amirę. Fajnie, bo tak nie podpowiedziała mi dokładnie, powiedziała: Daddy, kogo wybierzesz, będę zadowolona. Ważne, żebyś ty był szczęśliwy. No Melania przeżyła nasze rozstanie, bo ona bardzo się przywiązała do Amiry i uwielbia ją, bo mają zresztą dalej świetny kontakt, więc no Melanii było przykro bardzo, że się też, że wtedy się rozstaliśmy. Mówiłeś, że pięknie się wam mieszkało, ale domyślam się, że wyprowadzka była gorsza. No była gorsza, no. Ale dobrze, to było dawno temu. Amira w jednym z wywiadów powiedziała, że zerwaliście przez twoje zachowanie. Nie wytłumaczyła tego, co miała na myśli. Czy ty nam dotłumaczysz? Przez moje zachowanie? No może ja też faktycznie w pewnym momencie poczułem i tak nie byłem takim, nie wiem, super facetem w 100%, bo to było tak, że moja była dziewczyna wyjechała do Londynu i mieszka w Londynie teraz. I faktycznie gdzieś tam ja też z nią rozmawiałem później, z tą moją byłą dziewczyną. No i Amira też była wkurzona i zazdrosna o to. Rozumiem ją doskonale. Ale o co była zazdrosna? O to, że macie kontakt, tak? No tak. No. Tak wyszło. Czas, że tak powiem, zadziałał na naszą korzyść, jeżeli chodzi o mnie i Amirę i... No dzisiaj jest po prostu, jest bardzo fajnie. Okej. To pytanie, jak wyglądały te pierwsze chwile po powrocie z Krety, kiedy wy zakończyliście program jako para, ty zapytałeś Amirę zresztą bardzo pięknie, klęknąłeś i powiedziałeś, czy będzie twoją dziewczyną, więc rozumiem, że te pierwsze chwile musiały być piękne. Jak to wyglądało? Nie, to były, każde chwile były piękne tak naprawdę u nas, bo bardzo dużo wyjeżdżaliśmy, bardzo dużo podróżowaliśmy. No tu przerwę, ile byliście w związku po programie? Ja już dokładnie na dni te miesiące nie pamiętam. No, kilka miesięcy, nie było to strasznie dużo, ale też nie było tak, że my się od razu rozstaliśmy, bo mieszkaliśmy długo też razem.